Go. Polska 1, Polska! Kuba, miło Cię widzieć po kadrze. No i teraz pytania: jakie wrażenia z tej reprezentacji Polski, z tego debiutu, z tych pierwszych punktów w drużynie narodowej? Jaki to był czas, jakie to były te dni dla Ciebie? No na pewno były to dla mnie dni owocne w, w pracy. Wiem mniej więcej, jaki kierunek muszę dodatkowo obrać, żeby, żeby zagosić w tej kadrze. Samo powołanie jest, jest wielką, wielką nagrodą dla mnie za moją pracę, no, ale to dopiero tak naprawdę początek. Zobaczyłem, na jakim poziomie są inni zawodnicy. No i muszę do tego dążyć, żeby ich dogonić i ich w końcu przegonić. No właśnie, bo na pewno też przed wyjazdem na kadrę wyobrażałeś sobie, jak wygląda takie życie w tej drużynie narodowej, w trakcie takiego zgrupowania, w trakcie takiej bańki. To wyobrażenie kontra rzeczywistość, jak to wypadło? Znaczy, słyszałem dużo rzeczy, no i się potwierdziło, że jest mnóstwo zagrywek, atmosfera jest świetna. No nie bez przyczyny y, ta drużyna została drużyną roku tam 2019, no bo naprawdę atmosfera jest świetna. Czy Adam Weczyński, czy Michał Michala, który z zawsze czy Michał Sokolowski, można było porozmawiać. Aroncel, naprawdę tam nazwisko można każdego. Każdy był pom pomocny, każdy chciał pomóc, każdy da się porozmawiać, więc naprawdę atmosfera była super. A ty byłeś debiutantem, czyli miałeś jakieś przywileje. Czy przeciwnie, jakiś chrzest taki był dla debiutantów, dla ciebie, czy dla Igora Milicicia czy dla Jeremiego Sohana? Nie, nie, nic takiego nie było. Mimo, że byłem debiutantem, to nie zauważyłem tego, żebym był jakoś gorzej traktowany, czy jak w jakiś inny sposób. No to chyba jest taka hasło przewodnie kadry, że wszyscy są równo traktowani. To naprawdę to, 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 to było, bo czasami tak, tak, tak się mówi. I jakieś tam różne rzeczy są dla tych debiutantów, ale tak naprawdę no to, to, to było wszystko fajnie, równie, równie trakt, równo traktowani. Mimo, że ta rywalizacja była, to i tak każdy każdemu chciał pomóc, żeby zyskała po prostu na tym kadrę narodowa. Mike Taylor, jakie wrażenia odnośnie szkoleniowca? Bo pewnie też rozmawialiście, były takie możliwości do, do tego, żeby porozmawiać, żeby on przedstawił tobie Twoją wizję i tak dalej, i tak dalej. Jak to wszystko wyglądało? No, świetny fachowiec, ale ogólnie cały sztab, y, y, znaczy oprócz tak naprawdę Majka, no to ze wszystkimi tam gdzieś miałem jakieś styczność. Z trenerem Arturem Grąkiem w kadrze B, z trenerem Miłoszyskim w SMS-ie, z trenerem Marcinem Woźniakiem w kadrze tam U20, więc tam gdzieś z każdym gdzieś, gdzieś tam miałem styczność, no oprócz z Majkiem, no i w się do tego doszło, że poznałem też warsztat Majka Taylora, więc no nie jest tylko na plus. Ten mecz z Rumunią, pierwsze punkty, debiutanckie punkty, także taki ciężar spada krok zrobiony i teraz co? Motywacja do dalszej pracy? E, tak jest, no motywacja, no, no, no wiadomo, już wiem, wiem ile muszę pracować, widziałem jak pracują i, i Michał Michalak, i Adam Waczyński na moich pozycjach i Michał Sokołowski, więc no nic, tylko, tylko muszę iść do przodu, e, no wiadomo, po to robię, żeby być najlepszy i tu nie ma co ukrywać, nie, nie robi się po coś, e, czegoś, żeby, nie wiem, żeby być na średnim poziomie, tylko chcę, chcę wyciągnąć z samego siebie 100% i do tego będę zmierzał i poza tym wracam już do klubu, już teraz jest z zespołem, bo mamy tutaj coś do zrobienia w tym roku i, i po prostu trzeba to otwarcie mówić, że, że e, źle zagraliśmy ten mecz za z, z stalem ostatni w, w półfinale Pucharu Polski. Jesteśmy z tym nie, zniesmaczeni, ale no, no to jest koszykówka. Trzeba wyciągnąć jak najszybciej błędy i nie możemy tak drugi raz zagrać. No i trzeba wygrać wszystko, co się da. No właśnie, bo ty pracujesz, pracujesz cały czas ciężko, no bo przecież mecz kadry się skończył w niedzielę około 23. Ty byłeś późno w nocy w ostrowie, a już po godzinie 9 rano byłeś w siłowni, już tronowałeś z drużyną. Na no, początkowo plany miałem trochę inne, chciałem odpocząć i, i tam, ale no, no, też taki gdzieś wewnętrzny głos, tak, gdzieś zadecydował, żeby po prostu pracować, pracować, jeszcze raz pracować. No.